bardzo ważna inwestycja, kościół parafialny w Ryszkowej Woli. Przez wiele lat modernizowany, remontowany, na pewno było to dość spore obciążenie dla mieszkańców, dla parafian, w szczególności tutaj w Ryszkowej Woli. Ale dzięki Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Lasom Państwowym udało się zdecydowanie przyspieszyć tą inwestycję i szybciej ją zakończyć, zrealizować. Na pewno było to spore obciążenie, ale dzięki właśnie tym środkom udało się gdyby tutaj tą inwestycję w świetnym czasie ją zrealizować. Także dziękujemy wszystkim tym, którzy się mocno przyczynili do tego, którzy się zaangażowali. Dlatego to bardzo ważne, aby takie inwestycje realizować, a w szczególności zabytki, dbać o te zabytki, które są bardzo cenne dla nas wszystkich tutaj mieszkających w naszej gminie i nie tylko, bo i w powiecie, i w regionie. Także dziękujemy wszystkim za ogromną pomoc. Jako radny Ryszkowej Woli chciałbym serdecznie podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców, księdza proboszcza, wszystkim tym, którzy pomogli nam wyremontować nasz zabytkowy kościół. Pomagali tu nie tylko mieszkańcy, składając się finansowo, uczestnicząc fizycznie w pracach przy odwodnieniu kościoła, przy różnego rodzaju remontach, ale najważniejszą rzeczą było pozyskanie środków finansowych. I tutaj niesamowitą pomoc okazały nam różne instytucje. Chciałbym tutaj podkreślić wyjątkową pomoc obecnego wójta gminy Wiązownica, który pomagał nie tylko finansowo, ale i rzeczowo, wspomagając naszą inwestycję, która początkowo miała kosztować około 700 tysięcy. Faktyczny koszt przekroczył 1 200 000 złotych. Tego nie bylibyśmy w stanie sami podołać, nie bylibyśmy w stanie pozyskać środków, ale dzięki pomocy pana wójta oraz senatora Golby udało nam się z różnych instytucji pozyskiwać różne środki, mniejsze i większe. I dzięki temu w ubiegłym roku na koniec rozliczyliśmy tę inwestycję i możemy się w tej chwili szczycić naprawdę pięknym, zabytkowym kościołem wyremontowanym dzięki wspólnemu działaniu samorządowców, pana wójta oraz mieszkańców. Proszę Państwa, ale przy okazji chciałbym jeszcze wspomnieć jednej rzeczy. Ktoś kiedyś tak bardzo mądrze powiedział, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dlaczego to mówię? Bo obecny wójt, dzięki temu, że ułożył w sposób naprawdę wzorcowy relacje z parlamentarzystami, samorządowcami powiatu, województwa, pozyskuje dla realizacji różnych zadań ogromne pieniądze. Te pieniądze są wykorzystywane na bardzo duże inwestycje typu kanalizacje, budowa, remonty dróg. I w przypadku Ryszkowej Woli mamy ten rok wyjątkowy. Proszę Państwa, oprócz tego, że będzie budowana sala gimnastyczna z zapleczem, że będzie budowane boisko i plac zabaw, mamy w tej chwili rozpoczętą kanalizację. Kanalizacja, która będzie kosztowała około 4 miliony złotych. Kanalizacja, na którą wieś czekała 16 lat. 16 lat temu dokumentacja była zrobiona, dopiero teraz dzięki staraniom wójta oraz pomocy senatora Golby udało się ogłosić przetarg i liczymy na to, że do października ta inwestycja zostanie zrealizowana. I to nie chodzi tylko o te duże rzeczy, wspominając o tym, że zgoda buduje, ale również o te drobniejsze rzeczy. I nie ma czegoś takiego, że wójt jest skonfliktowany, czy z radnymi, czy z mieszkańcami, czy z sołtysami. Proszę Państwa, naprawdę wzorcowa współpraca i życzyłbym wszystkim samorządom w województwie i w Polsce, żeby tak się relacje między wójtem, radą i mieszkańcami układały, jak w przypadku naszego wójta.